wszystkim, tu Marysia, witajcie w kolejnym filmie z Wysp Kanaryjskich i dzisiaj mam dla Was house tour. Pytałam Was na Instagramie, czy chcecie? Stwierdziliście, że chcecie, więc nagrywam. To mieszkanie, które Wam teraz pokażę, to jest jedno z moich wielu mieszkań tutaj, bo ja się non-stop przeprowadzam. I z tego się właśnie wyprowadzam. Mieszkałam tu prawie miesiąc i jest to moje ulubione mieszkanie ze wszystkich, więc Wam je pokażę, bo jest naprawdę super. Po wejściu do środka, z jednej strony jest moja sypialnia, a z drugiej strony jest taki ala salon z kuchnią, a zaraz po lewej stronie jest łazienka. Bardzo lubię to lustro, ponieważ jest tak fajnie podświetlane, że jak sobie do niego podejdę i coś muszę zrobić, cokolwiek z twarzą, zęby umyć, no to po prostu świetnie się widzę. Jest bardzo fajna umywalka, ani za duża, ani za mała. Uwierzcie mi, że jak się pojeździ po różnych miejscach, to owszem, można bardzo narzekać na umywalki. I tu mam jedną szufladę, w której trzymam wszystkie takie graty kosmetyczne. Tutaj mam stos papieru toaletowego jeszcze z poprzednich filmów, tych takich covidowych, odtwarzanie trendów 2020, gdzie musiałam kupić dużo papieru. Dwa wieszaki, na których rozwieszam ręcznik, no żeby coś tu jednak schło, bo tu nic nie chce schnąć. Bo tu jest bardzo wilgotno przez to, że jesteśmy blisko oceanu, więc naprawdę nic nie schnie. No i tutaj mamy prysznic, który akurat nie jest za dobrze przemyślany, bo zawsze wylatuje z niego bardzo dużo wody. Później jest cała mokra podłoga i trzeba to ścierać. Ale poza tym jest bardzo fajny. Wychodząc z łazienki, trafiamy do mojego pokoju, sypialni. I tutaj mam bardzo duże łóżko, które uwielbiam. Ktoś to zaprojektował jako akwarium. Aczkolwiek trochę dziwnie to wygląda, to naprawdę mi się podoba, jak to mieszkanie jest udekorowane, bo wszystko jest na niebiesko. Tutaj trzymam moją deskorolkę, plecak, przedłużacz. Zawsze zabieram w podróż przedłużacz, bo nigdy nie ma wystarczającej ilości gniazdek. Znaczy, akurat tu jest całkiem nieźle, no ale na przykład jedno gniazdko tutaj, jedno gniazdko tam, a na przykład potrzebuję ładować kilka rzeczy naraz. Dużo lepiej mieć swój przedłużacz. Tutaj mam jeden z dwóch telewizorów w tym mieszkaniu i to jest naprawdę super telewizor. On jest lepszy niż ten telewizor, który ja mam w domu, po prostu jest taka jakość, więc często sobie przed snem leżę tutaj i oglądam Netflixa. Tutaj jest moja szafa, w której trzymam wszystkie graty, jakie posiadam. Tu jest walizka z rzeczami, których nie potrzebuję na co dzień tak totalnie, więc jakieś tam lekarstwa, jeszcze nieotwarty szampon do włosów, szmata, której nigdy nie używałam, bo kupiłam 3-pak, maseczki, strój do surfingu, ale taki, który się nie nadaje na teraz, bo jest za zimno. Tu jest poduszka, żelazko, deska do prasowania, ani jednego, ani drugiego nigdy nie użyłam. W szafie wiszą moje bluzy oraz poncho do surfingu. Tak wygląda i to jest bardzo fajna rzecz na plażę, bo możecie się dzięki temu przebrać pod tym poncho na plaży, nie potrzebujecie żadnej przebieralni. Tutaj trzymam koszulki, tu trzymam spodnie, to jest szuflada na bieliznę, to jest szuflada na wszystkie rzeczy związane z moim sprzętem do nagrywania filmów, a to jest szuflada z randomowymi gratami, tu też wrzucam brudne ciuchy, których teraz nie ma, bo dopiero co zrobiłam pranie. Tutaj mam jeszcze dodatkowe bluzy, plecak, mój strój sarny, który dostałam na święta Bożego Narodzenia pod choinkę. Czapka z daszkiem, bardzo potrzebna rzecz w tropikach. Torba na aparat i nerka. I to wszystko, jeżeli chodzi o moją sypialnię. Nie mam jakoś dużo rzeczy, no bo ileż gratów można mieć w podróży. Wracamy do drzwi wejściowych i kiedy wejdziecie, to od razu tutaj mam miejsce na zostawianie butów, bo nigdy tutaj nie chodzę w butach. Czasami w japonkach jak mi zimno, bo podłoga generalnie tutaj jest dosyć zimna, ale też jak się ruszam, no to jest ok. Tutaj zawsze leży moja deska surfingowa i trzymam ją na pokrowcu, żeby się nie obiła o podłogę, tylko że teraz jest w naprawie, więc nie ma jej u mnie. To jest taka lampka, którą wykorzystuję jako wieszak, bo właśnie brakuje mi tutaj wieszaków, więc mam moje dwa worki, tutaj zawsze też wiszą maseczki, jak wychodzę, to po prostu z lampy zgarniam najważniejsze rzeczy. Na tej sofie bardzo lubię siedzieć z komputerem, więc często tutaj przesiaduję. Tutaj mam książkę o surfingu, którą zostawiła moja koleżanka. Tutaj się suszy pranie. I ona się suszy bardzo powoli, bo jak mówiłam, tutaj nic nie schnie. Jedyny sposób, żeby to wyschło, to zawsze podsuwam pranie pod to okno i to okno się otwiera. I wtedy coś jest w stanie wyschnąć. Tylko, że jeżeli teraz bym to okno otworzyła, to zaraz zobaczycie, jak jest głośno.
zamykam, bo w ogóle nie będziecie mnie słyszeć w tym filmie. Ale muszę przyznać, że widoki z tego mieszkania są naprawdę ładne i tylko wieczorem muszę zamykać okno, bo jak ludzie siedzą tutaj w restauracjach, to ciężko jest zasnąć. Kto coś ode mnie chce w tym momencie? Ale wieczorem i tak muszę zamknąć okno, ponieważ inaczej wlatują komary. Bardzo mało, ale wystarczy jeden i już noc jest słaba. No i tutaj oczywiście suszę piankę, to jest standardowa rzecz, bo prawie codziennie chodzę na surfing, więc ona zawsze jest mokra i zawsze tu wisi. Tutaj mam stół, przy którym dosyć rzadko siedzę, bo ja nie lubię za bardzo siedzieć przy stole, wolę siedzieć na kanapie. Mam jeden jedyny notatnik, w którym notuję wszystko, co potrzebuję tutaj. To jest pierwsza rzecz, którą kupiłam, kiedy dowiedziałam się, że zostanę tutaj na kilka miesięcy. Mam gazetę dla dzieci, z której uczę się trochę hiszpańskiego, bo język tam jest bardzo prosty. Tutaj wiadomo, jakieś rzeczy do pisania, owoce i warzywa, woda. No i tutaj mam drugi telewizor, z którego sobie czasami puszczam muzykę. Też podpinam komputer do telewizora i puszczam sobie z niego muzykę, żeby była lepsza jakość. I teraz przechodzimy do kuchni. Tutaj w tych dwóch szafkach są takie totalnie niepotrzebne rzeczy i ktoś tego dosyć nie przemyślał. To się naprawdę głupio otwiera. W każdym razie, tu jest pralka. Dwa razy coś prałam, więc wtedy się trzeba natrudzić, żeby się tam dostać, ale no, da się. A za tymi drzwiami są różne rzeczy do sprzątania, jakiś mop, tylko ten mop strasznie śmierdzi, więc nie wyciągam go stamtąd w ogóle. I jest takie coś, co grzeje wodę. Jest tam strasznie zimno. Tutaj mam zlew, kuchenkę, wszystko bardzo fajnie działa. Zmywarkę, której nigdy nie użyłam ani razu, bo dla jednej osoby to naprawdę nie ma sensu mieć zmywarki. Jakby łatwiej jest myć ręcznie. Kosz na śmieci, pod zlewem niczym w każdym polskim domu. No i tutaj są szuflady z takimi typowymi rzeczami, jak właśnie sztućce, talerze. Mam piekarnik, z którego korzystam bardzo często, dużo częściej niż z kuchenki, bo wrzuca się tam rzeczy, bardzo łatwo można zrobić jedzenie. Mikrofalówka. No i tutaj są kolejne sprzęty kuchenne w tych szafkach. Ale bardzo rzadko korzystam z tych rzeczy. Najczęściej korzystam z tego, że tu jest takie coś, na czym mogę powiesić wieszak i właśnie tutaj sobie wieszam moją piankę, żeby schła. Lodówka z zamrażarką. Na lodówce sobie wieszam kartki z różnymi przypomnieniami i pomysłami na filmy. Na górze jest to, czego nie nagrałam, na dole jest to, co już nagrałam. A w tych szafkach, no tu to w sumie nic nie ma, bo tam jest taka dziura. W tej mam jedzenie. Znaczy już mam dosyć mało jedzenia, ponieważ jutro się wyprowadzam. I w tej również mam jedzenie, no i dosłownie tam parę kubków, bo tu prawie nic nie ma. Właśnie to jest problem, jak się wynajmuje takie mieszkania w podróży, że bardzo często nie macie rzeczy, których potrzebujecie, żeby, na przykład, nie wiem, gdybym chciała upiec tutaj ciasto, nie da się, bo nie mam w ogóle żadnych rzeczy. W sensie mam piekarnik, ale nie mam jakiejś blachy, nie mam jakiegoś miksera, no jest dosyć ciężko pod tym względem, dlatego muszę dosyć prosto jeść. A jeżeli chodzi o lodówkę, no to też jest tu bardzo pusto, bo mieszkam sama i to jest mój ostatni dzień, ale nawet w inne dni to też tu było dosyć pusto. Jeszcze wam tą lampę pokażę, bo tutaj zawinęłam kabel na łyżce, tylko po to, żebym mogła wykorzystywać tą przestrzeń do tańca. I żebym nie zahaczała tak bardzo o lampę ręką. Mało tutaj tańczyłam, ponieważ cały czas mnie coś boli, cały czas mam jakieś mini kontuzje i po prostu nie mogę tańczyć, ale parę razy potańczyłam i było fajnie. Więc to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się ten film podobał. Teraz się przeprowadzam do domu ze znajomymi, później prawdopodobnie się przeprowadzam do hostelu, a później zobaczymy, więc śledźcie wszystko na Instagramie i wtedy będziecie na bieżąco. I zapisujcie się na letnie kolonie, bo miejsca się kończą. Dorobiliśmy jeden dodatkowy turnus w Muszynie, ponieważ wszystkie miejsca się skończyły na poprzedni turnus, więc jeżeli chcecie się zapisać, zróbcie to szybko, bo niedługo może już po prostu nie być miejsc. Widzę się z wami w wakacje, no i w kolejnym filmie. Pa, pa!